Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Te słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w Nazarecie u początku Jego publicznej działalności. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie wygłosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Owego dnia w synagodze Jezus ogłosił spełnienie tych słów. To Jego właśnie namaścił Duch Święty dla wypełnienia misji mesjańskiej. Te prorocze słowa można również odnieść do tych wszystkich, którzy są powołani i posłani przez Boga, aby kontynuować misję Chrystusa. Można te słowa też odnieść z pewnością do Jana z Dukli, którego danym jest dzisiaj zaliczyć poczet święty Kościoła. Dziękuję Bogu za to, że kanonizacja błogosławionego Jana z Dukli może mieć miejsce na jego rodzinnej ziemi, w imię jego, a zarazem chwała jego świętości. Związane są na zawsze z Duklą, starym, niewielkim miastem, położonym u stóp Cergowej oraz pasma Beskidu Średniego. Te góry i to miasto są mi dobrze znane z dawnych lat. Wędrowałem tędy wielokrotnie, albo w stronę Bieszczad, albo też w kierunku przeciwnym od Bieszczad, poprzez Beskid Niski aż do Krynicy. Mogą też poznać tutejszych ludzi, uprzejmych i gościnnych, chociaż czasem trochę zdziwionych gromadą młodzieży wędrującej z ciężkimi plecakami po górach. Cieszę się, że mogłem jeszcze tu powrócić. I właśnie tu pod Cergową ogłosić świętym Kościoła katolickiego waszego rodaka i ziomka. Jan z Dukli jest jednym z wielu świętych i błogosławionych, którzy wyrośli na ziemi polskiej w ciągu XIV i XV stulecia. Byli oni wszyscy związani z królewskim Krakowem. Przyciągał ich krakowski wydział teologiczny. Powstały za sprawą królowej Jadwigi przy końcu XIV wieku.
ożywiali miasto uniwersyteckie tchnieniem swojej młodości i swojej świętości, a stamtąd wędrowali na wschód. Przede wszystkim drogi ich wiodły do Lwowa, tak jak Jana z Dukli, którego większa część życia upłynęła w tym wielkim mieście i ośrodku, złączonym z Polską bardzo bliskimi więzami, zwłaszcza od czasu Kazimierza Wielkiego. Jest święty Jan z Dukli patronem miasta Lwowa i całej lwowskiej ziemi. Poprzez swoją kanonizację będzie już na zawsze związany nie tylko z miastem, gdzie ta kanonizacja się odbywa, z Krosnem nad Wisłokiem, ale także z Przemyślem i z archidiecezją przemyską, której pasterza arcybiskupa Józefa Michalika witam serdecznie. Wraz z nim witam jego poprzednika, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, którego imię wpisało się w sposób szczególny w dzieje współczesnego Kościoła w Polsce. Kościół w Polsce nie może mu zapomnieć jego wielkiej odwagi w okresie rządów komunistycznych, a przede wszystkim tej determinacji, jaką wykazał w zmaganiach się o wznoszenie potrzebnych Kościołowi w Polsce budowli sakralnych. Raduję się, że przy tej okazji dane mi jest raz jeszcze spotkać księdza arcybiskupa, z którym wiele mnie łączyło w okresie, kiedy byłem metropolitą krakowskim. Serdecznie pozdrawiam długoletniego biskupa pomocniczego, dzisiaj seniora, biskupa Bolesława oraz obecnego biskupa pomocniczego metropolity przemyskiego, biskupa Stefana. Cieszę się z obecności metropolity Iwana Martyniaka i biskupów obrządku grecko-katolickiego. W szczególny sposób raduję się obecnością arcybiskupa Mariana Jaworskiego z Lwowa, w którym się urodził i wychował, a do którego powrócił jako pasterz odradzającego się Kościoła, do tego miasta słusznie nazywanego Semper Fidelis. Pozdrawiam wszystkich biskupów metropolii przemyskiej i lwowskiej, a także obecnych licznie kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne i was, umiłowani bracia i siostry, mieszkańcy tej ziemi, która mnie tak wiele razy gościła i którą kocham całym sercem.
wszyscy radujemy się z obecności biskupów, władyków Kościoła Wschodniego, zarówno katolików, jak i prawosławnych. Razem z ich kapłanami, zakonami i wiernymi. Radujemy się wreszcie z obecności gości z zagranicy, których już na początku arcybiskup Przemyski pozdrowił. Kiedy dziś dokonujemy kanonizacji Jana z Dukli, wypada nam spojrzeć na powołanie tego duchowego syna świętego Franciszka i na jego posłannictwo w szerszym kontekście dziejów. Oto Polska już 4 wieki wcześniej przyjęła chrześcijaństwo. Prawie 400 lat minęło od czasu, kiedy działał w Polsce święty Wojciech. Kolejne stulecia naznaczone były męczeństwem świętego Stanisława, dalszym postępem ewangelizacji i rozwojem Kościoła na naszych ziemiach. Było to związane w znacznej mierze z działalnością benedyktynów. Począwszy od XIII wieku, przybywają do Polski synowie świętego Franciszka z Asyżu. Ruch franciszkański znalazł na naszych ziemiach bardzo podatny grunt. Zaowocował też całym szeregiem świętych i błogosławionych, którzy czerpiąc ze wzoru biedaczyny z Asyżu, ożywiali polskie chrześcijaństwo duchem ubóstwa i braterskiej miłości. Z tradycją ewangelicznego ubóstwa i prostoty życia łączyli wiedzę i mądrość, co miało z kolei skutki w ich pracy duszpasterskiej. Można powiedzieć, iż dogłębnie przejęli się oni tymi słowami świętego Pawła, które słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu z listu do Tymoteusza. Apostoł pisze: zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo, głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Ta zdrowa nauka, która już w czasach świętego Pawła była nieodzowna, była też nieodzowna w tym okresie, kiedy żył i działał Jan z Dukli. I wówczas bowiem nie brakowało takich, którzy zdrowej nauki nie znosili, ale według własnych pożądań sami sobie mnożyli nauczycieli, odwracali się od słuchania prawdy, a zwracali, jak pisze apostoł, ku zmyślonym opowiadaniom. Tych samych trudności nie brakuje i teraz. Przyjmijmy więc słowa Pawłowe, jak gdyby wypowiedziane życiem świętego Jana z Dukli, wypowiedziane do nas wszystkich i do każdego,
szczególności do kapłanów i zakonników i zakonnic. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.